A w dzisiejszym odcinku opowiem wam o tym. O tym, jak Lexi skopiowała swój teledysk od Dodgicat praktycznie 1:1 i fatalnie się z tego tłumaczy. O prawie Marcina, który będzie głównym sędzią na nowej gali Szalonego Reportera, ale w nieco inny sposób niż wy to sobie teraz wyobrażacie. A na koniec opowiem wam o powrocie Boxdella do Fame MMA. Lexi 2 tygodnie temu wydała swoją pieśń o tytule Poczekam, a na Twitterze zagrzmiało, ponieważ okazało się, że ten teledysk jest niebezpiecznie zbyt podobny do pewnego teledysku Doja Cat. Ja byłem absolutnie pewny, że Lexi najzwyczajniej w świecie po prostu się do tego nie odniesie i zaniecie sprawę pod dywan, ale okazało się, że nie i wrzuciła na swój kanał wymowny odcinek, który nazywa się Dlaczego ukradłem teledysk Doja Cat? A co zabawne, to ten odcinek nazywa się teraz inaczej, nazywa się Czy usunę się z internetu. Nie wiem, wydaje mi się, że oba tytuły są całkiem niezłe. No i Lexi tradycyjnie uznała, że nie weźmie winy na swoją klatę, tylko jak to ma zwyczaju, zwala wszystko na innych. Wiecie, jeśli Cloud MMA nie działa, to jest wina firmy zewnętrznej. No i jest jeszcze ciekawie, jak ona teraz się wytłumaczyła, no to usiądźcie i słuchajcie. Dlaczego wkradłeś pomysł na teledysk do Georgika? Okej, słuchajcie, z tym teledyskiem to było tak, że tak naprawdę ja dostałam ten teledysk 10 minut przed publikacją. Nie było już szansy, żeby zmienić cokolwiek, ale nawet jeśli byłaby szansa coś jeszcze zmienić, to ja i tak nie wiedziałam, że istnieje taki teledysk jak Georgika. Ja nie wymyśliłam. Pomysł na teledysk mój był taki, że w czasach dawno, dawno, dawno temu i czasy dzisiaj, nie? Right person, wrong time. To był mój pomysł, ale cała aranżacja, całe te sceny to wymyślał produkcja, producent, nie wiem jak się na niego mówi. W każdym razie, no i on, jak widać, bardzo, bardzo mocno zainspirował się Doja Cat. Czy ludzie myślą, że ja powiedziałam, ej, zobacz Doja Cat, ja chcę, żeby mój teledysk tak wyglądał, dawaj robimy takie sceny 1:1 praktycznie. No absolutnie nie, ja serio nigdy nie widziałam wcześniej tego teledysku Doja Cat. Rozumiecie to, wydajesz teledysk, bardzo ważny teledysk, na swój kanał na YouTube'a, robisz to z własnej woli. Ponieważ to ty chcesz wrzucić ten teledysk i dostajesz finalną wersję 10 minut przed publikacją. No mi coś tu śmierdzi. Totalnie nie kupuję tego tłumaczenia. Nie wiem, ja jeszcze rozumiem, gdyby to było na jakiś, nie wiem, kanał Cloudu, no to wtedy kumam, że może deadline bym gonił, ale to była piosenka wydana dla siebie na swój kanał na YouTubie. No jakim cudem nie było czasu na zmianę. Jakim cudem też ona twierdzi, że ona nie znała tego teledysku Doja Cat. No przepraszam, no ona jest dziewczyną, to jest typowo babska piosenka, która była viralem i zrobiła bardzo dużo wyświetleń. No, kogo ty próbujesz oszukać, Lexi? No cóż, Lexi nie ma zbyt dobrego czasu w internecie, 2023 dał jej wyjątkowo w kość. Ale czy jest mi jej szkoda? Absolutnie nie, ponieważ wszystkie rzeczy przykre, które się przytrafiają, są tylko i wyłącznie z jej winy. Tak więc teraz, na koniec roku, droga Lexi, nie dość, że będę kojarzył ci z tego, że jesteś fanką patologii i organizujesz patologiczne gale, to jeszcze będę kojarzył cię ze złodziejstwem. No ale to moja tylko opinia. Może faktycznie jest jak ona mówi, oceńcie sobie to sami. A teraz lecimy do następnego tematu. Prawo Marcina został ogłoszony sędzią w nowym projekcie Szalonego Reportera. I teraz możecie pomyśleć, jakim sędzią, jakim cudem, czemu Marcin miałby sędziować jakąś walkę? A otóż właśnie nie, bo Marcin nie będzie sędziować walk. O samej gali tak naprawdę może wam powiedzieć Prawo Marcina, ponieważ nagrali bardzo fajny, klimatyczny wstępniak, w którym opowiedzieli, co to będzie tak właściwie. Gory Wall to rozgrywka, w której podstawą jest potyczka merytoryczna. Wielka ściana wspinaczkowa podzielona będzie na 3 stacje, w których influencerzy staną ze sobą do batalii na argumenty. Każdy z zawodników we współpracy ze swoimi pomocnikami przygotuje zarzuty na konkurencyjnych influencerów. Ci, którzy wyciągną na światło dzienne najbardziej emocjonujące kąski, dostaną ułatwienia, które pomogą im we wspinaczce. Najlepszy twórca z pierwszego i drugiego poziomu na kolejny szczebel wjedzie na specjalnej platformie. Wiarygodność i potencjalne konsekwencje karne przedstawionych zarzutów oceni komisja sędziowska. Czy skończy się na postępowaniach karnych, karach pozbawienia wolności, a może na procesach cywilnych i setkach tysięcy odszkodowań? To już oceni komisja sędziowska, która w ostateczności powiadomi prokuraturę. A na jej czele stanę ja, Prawo Marcina.
włodarzem tej gali jest szalony reporter, a co ciekawe, drugim włodarzem jest Denis Trożyniak, więc jestem ciekawy, jak oni chcą transmitować tą transmisję na YouTubie, ponieważ Nitro ma bana, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i to tyle. Jestem ciekawy, jak rozwinie się ta nowa federacja. Myślę, że całkiem ciekawa odskocznia od tych wszystkich freak fightów. Zresztą w środę będzie pierwsza konferencja, dokładnie o 20:00, tak więc jak dowiemy się czegoś więcej, to na pewno was poinformuję, a wy możecie napisać w komentarzach, co o tym myślicie. I lecimy z kolejnym tematem. A kolejny temat dość ważny, ponieważ zamiesza trochę w internecie. Na pewno doskonale pamiętacie, że po tej całej akcji z Pandorą Gate, Boxdead został wyrzucony z Fame MMA. A tak właściwie nie wyrzucony, tylko zawieszony. Był to dość spory szok dla wszystkich internautów, w tym dla mnie, no bo sami chyba rozumiecie, Boxdell tak naprawdę stworzył tą federację swoimi gołymi rękami. To on był razem z Wojtkiem Gorą pomysłodawcą tego pomysłu, potem dołączyła do nich reszta włodarzy, którzy też sypnęli pieniędzmi i razem systematycznie, ciężką pracą doszli do momentu, w którym są teraz. Ale po materiale Wardęgi i Konopa, Boxdell został niesłusznie wrzucony do tego całego worka PDF-ów. No ale teraz wychodzi na to, że już mu chyba wybaczyli. Szczerze mówiąc, to ja coś czułem, że to się tak skończy. Cały czas było go widać gdzieś w tle i tak naprawdę ostatnio wspominał sam nawet o tym, że wystąpi na 20. Jestem tylko zaskoczony, że stało się to tak szybko, ale mimo wszystko uważam, że to jest dobra decyzja. Boxdell został wrzucony do jednego worka Pandory, gdzie tak naprawdę jedyne co zrobił, a przynajmniej mu udowodnili, to to, że odwalił stulejarza za młodu i tak naprawdę nic więcej. A federacja wyrzuciła go z jego dziecka, które tak naprawdę sam zbudował. Dość pochopnie, ale też jakby trochę kumam, że po prostu zabezpieczali swój interes. Ja tylko mam nadzieję, że Boxdell dalej będzie prowadził ten swój Redemption Arc na swoim koncie na YouTubie, a internet da mu drugą szansę. A wy pewnie jesteście ciekawi, jak brzmi sama treść tego oświadczenia, tak więc teraz wam ją przedstawię. Boxdell wrócił do Fame MMA. Na socjalach Fame MMA właśnie pojawiło się oświadczenie, w którym informują, że zarząd federacji Fame podjął jednogłośną decyzję o wstrzymaniu działań, które zamierzały do usunięcia Michała Barona ze spółek należących do marki Fame i oznacza to powrót Michała do bieżących działań federacji. Nasze pierwotne stanowisko wynikało z faktu, że samo tło pojawiających się informacji było poważne i dotyczyło tematu, który u każdego człowieka wzbudza kategoryczne oburzenie. W tamtym momencie decyzja o odsunięciu Michała Barona ona była dla nas jedyną możliwą do podjęcia decyzją. Władze federacji uważnie analizowały dalszy rozwój zdarzeń, minęły niemal 3 miesiące, Michałowi Baranowi nie zostały w tej sprawie przedstawione żadne zarzuty, co stanowi bezpośredni powód zmiany decyzji, o której informowaliśmy 4 października 2023 roku, podpisane przez Rafała Pasterniaka. No i to było tyle w tym materiale, mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie napisać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie, czy jest to słuszne, czy nie, a ja się z wami żegnam. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, nic was to nie kosztuje, a dostaniecie tylko powiadomienia o kolejnych filmach. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i cześć.